Temat na dziś: twój wiek, a wiek kobiety, którą chcesz poderwać. Tak serio, to ma to znaczenie, dlatego że jeśli kobieta jest dużo starsza od ciebie, to przyciągacie się już na zasadzie wieku. Ona ma 40 lat, ty masz 18 lat, więc też ilość hormonów, jaka jest wydzielana w ciele kobiety, która ma 35 czy 40 lat, jest większa niż u takiej, która ma 20 parę lat. Wynika to z tego, że zmienia się jej cykl menstruacyjny i tak naprawdę taka kobieta ma dużo większą ochotę na seks. Więc jeśli widzi takiego młodego faceta jak ty, no to na pewno będzie dużo bardziej zainteresowana niż twoje rówieśniczki czy dziewczyny, które są w twoim wieku, no powiedzmy nawet 2-3 lata starsze. Dlaczego tak się dzieje? Ano właśnie dlatego, że dla dziewczyny, kobiety, która jest dużo starsza od ciebie, to jest też komplement, że podchodzi do niej 18, 20, 20-paroletni facet i zaczyna z nią rozmowę. Pamiętaj, że te starsze kobiety w średnim wieku, dojrzałe, one imprezują o wiele mniej niż 20-latki, mają dużo mniej opcji, żeby poznać faceta. Tak serio, to taka kobieta wychodzi może raz na jakiś czas na imprezę z pracy i tyle. A ty do niej podchodzisz na ulicy i już za to zbierasz punkty, bo to jest dla niej coś nowego. Poza tym jesteś facetem w zupełnie innym wieku niż jej otoczenie. Więc dodatkowo to jest dla niej coś innego, coś oryginalnego. Więc naprawdę, jeśli masz 20 parę lat, warto uderzać do kobiet, które są starsze. Dlaczego? Ano z paru powodów. Po pierwsze, tego typu kobiety są dużo bardziej konkretne. Jeśli ustawiasz się z kobietą, która ma 20 parę lat albo z 20-latką, no to one często zmieniają plany. Natomiast kobieta, która ma 35-40 lat albo i więcej, jest dużo bardziej konkretna. Jeśli się z tobą umawia, to masz dużo większą skuteczność tych spotkań. No i też wiesz, że ta dziewczyna na pewno przyjdzie na to spotkanie i w rzeczywistości tam będzie. A z takimi 20-latkami to bywa naprawdę różnie. Więc zwróć na to uwagę, że wiek to jest tak naprawdę afrodyzjak. Jeśli podrywasz dużo starszą od siebie kobietę, to się przyciągacie z racji wieku, dlatego że ona, ją mogą podniecać młodsi mężczyźni, a ciebie starsze kobiety. Jednak musisz zwrócić uwagę na jeden mały szczegół. Skoro ty masz 20 lat, a ona ma 40 lat, no to od początku wiadomo, że nie będzie z tego jakiś wielki związek. Więc od razu chodzi o seks. Więc jest zajebiście ważne, żeby w rzeczywistości działać z taką dziewczyną w taki sposób, żeby doprowadzić z nią w krótkim czasie do seksu. Inaczej po prostu możesz mieć taki problem, że ona straci zainteresowanie, zobaczy, że nie jesteś konkretnym gościem. No i tak to bywa. No jeśli dziewczyna, kobieta ma 35-40 lat, no to ona od ciebie oczekuje konkretów. Poza tym, jeśli jesteś od niej dużo młodszy, musisz pokazać, że jesteś facetem, który tak naprawdę jest dojrzały emocjonalnie, nie boi się jej i jest w stanie ją poprowadzić. To nie może być tak, że ona się tobą opiekuje, bo jest starsza. I ona cię, jeśli myślisz, że ona cię poprowadzi za rączkę i doprowadzi do spotkania, to się grubo mylisz. Tutaj zasady się nie zmieniają. Natomiast na co musisz szczególnie zwrócić uwagę, podchodząc do tego typu dużo starszej kobiety od ciebie na ulicy? Po pierwsze, wjeżdżaj od razu z buta z mega konkretnym tekstem. Masz wow, masz po prostu kapitalne nogi. W życiu nie widziałem tego typu nóg. Jesteś fantastyczna. Duże emocje. Zacznij ją komplementować. Tego typu kobiety w średnim wieku często mają tak, że tak serio to nie są przekonane co do swojej wartości, myślą, że już nie są tak atrakcyjne jak kiedyś. Więc zawsze z taką kobietą warto zacząć od komplementu. Nie polecam, aczkolwiek to też zależy od typu kobiety, zbytnio cwaniakować, zaczynać w taki sposób trochę szyderczy, dlatego że taka kobieta może ci utrzeć nosa. Więc staraj się nie przeginać z tym, że zaczniesz komentować i naśmiewać się szyderczo czy lekko chamsko z jej ubioru, dlatego że w ten sposób możesz uderzyć w jej czuły punkt i ona po prostu może ci odciąć możliwość poznania jej. Co natomiast, kiedy ty masz 40 lat, a chcesz poznawać takie małolatki, 20-letnie dziewczyny? Tutaj sytuacja się nieco odwraca, aczkolwiek musisz sobie zdawać sprawę, że te młodsze dziewczyny chcą też poznawać dużo starszych facetów. Tylko że, no właśnie, o ile będąc młodszym
podchodząc do dużo starszej kobiety, warto jest startować z bardzo odważnym tekstem, bardzo bezpośrednim, o tyle, kiedy ty jesteś dużo starszy od dziewczyny, którą podrywasz, nie stosuj tekstu, który jest zbyt bezpośredni, a nawet wulgarny w przekazie. Nie zaczynaj od tego, że ma fajną pupę. Po prostu moja rada jest tego typu. Ja nie mam 40 lat, ale miałem kursantów, którzy mieli po 40 parę lat, a podrywali 20-latki. I najlepiej, jeśli chodzi o takich gości, to sprawdzał się sposób na to, żeby podeszli do dziewczyny, zaprzyjaźnili się z nią, użyli jakiegoś neutralnego tekstu na początku. Ona wtedy zaczynała się śmiać i wiadomo, że jeśli do dziewczyny, która ma 18 czy 20 lat, podchodzi facet, który ma 40 lat, no to jest naturalną rzeczą, że taka dziewczyna może się wystraszyć takiego gościa, dlatego że wygląda on bardzo poważnie, bardzo dojrzale. Więc na początku, jeśli jesteś dużo starszy od dziewczyny, którą podrywasz na ulicy, powinieneś się skupić na tym, żeby ona cię polubiła, żeby zbudować z nią komfort, zaufanie. Więc staraj się nie walić tekstów na zasadzie masz zajebiste nogi i tak dalej, tylko raczej neutralnie. Wiesz, zauważyłem cię, naprawdę zwróciłaś moją uwagę, masz naprawdę śliczne oczy. Coś tego typu w miarę lajtowego, żeby to nie było masz fajny tyłek, bo ona się po prostu wystraszy i ucieknie. Więc na to na pewno powinieneś zwrócić uwagę. Z kolei dalej, no to w innych filmach mówiłem, jak już działać. Natomiast zadajecie mi też dużo pytań. Krzysiek, gdzie lepiej poznać dziewczynę? Czy lepiej poznać dziewczynę na ulicy, czy w klubie? Powiem tak, jak dla mnie każde miejsce jest dobre. Natomiast musisz sobie zdawać sprawę, że w klubie będziesz spotykał dziewczyny, które imprezują. I generalnie większość z nich nie będzie się nadawała do długiego związku. Dlatego, że one często imprezują, są nastawione generalnie na luźne związki. W większości to są dziewczyny po jakichś przejściach. I z mojego doświadczenia wynika, że będziesz miał duże problemy, jeśli będziesz chciał stworzyć związek z tego typu dziewczyną. Oczywiście może ci się trafić złoty strzał, że pójdziesz do klubu, będzie taki dobry typ dziewczyny, który otacza się koleżankami i faktycznie taka dziewczyna ci zaufa, spotkacie się, coś z tego będzie. Natomiast szansa na to jest raczej minimalna. Jeśli chcesz poznać dziewczynę na dłuższy związek, zacznij od ulicy. Jest po prostu o wiele łatwiej. W rzeczywistości te podejścia wychodzą dużo bardziej skutecznie, dziewczyny są dużo bardziej zainteresowane i oczywiście budujesz ogromną pewność siebie, rozwijasz się, naprawdę wychodzi to dużo, dużo lepiej. Więc w rzeczywistości postaw na podryw na ulicy, dlatego że na początku jest to podstawa. W ogóle według mnie day game, uwodzenie kobiet na ulicy, to jest absolutna podstawa. Jeśli ty opierasz się tylko na wychodzeniu do klubów, no to żyjesz w świecie iluzji. Wydaje ci się, że możesz podrywać dziewczyny, ale nawet nie wiesz, jak to jest, bo nie robisz tego w normalnych sytuacjach, w codziennych sytuacjach, tylko tworzysz sobie jakieś halucynacje w głowie, jak to by było w klubie. Oczywiście warto, jeśli nawet działasz dużo na ulicy, wykonujesz po 2-3 podejścia, warto jest zacząć działać w klubach. Jako dodatek można sobie na godzinę wyjść na miasto, popodchodzić do dziewczyn, a potem iść do klubu, wtedy twoja energia się zmienia. Jesteś bardziej rozkręcony, żeby rozmawiać z dziewczynami, więc jako dodatek jak najbardziej tak. Także to, gdzie działasz, też jest powiązane z tym, czego ty oczekujesz od kobiet. Jeśli ty szukasz dłuższego związku, to lepiej sobie wybrać jakąś wyższą uczelnię na cel, gdzie będziesz podchodził do dziewczyn, niż klub. Bo na pewno w klubie będzie ci dużo trudniej poznać dziewczynę, która nadaje się do związku. Kiedy już słyszysz, że dziewczyna dużo imprezuje, no to jest oznaka, że jeśli ona chodzi na imprezy, to wiadomo, co się tam dzieje i co może z tego wyniknąć. Ale jeśli słyszysz, że dziewczyna praktycznie nie wychodzi na imprezy, poznaje się na ulicy, nie wiem, nawet może przez internet, no to wiesz, że to już jest taki dobry typ dziewczyny, który jest raczej nastawiony na związek. Tyle w tym wideo, zostaw mi komentarz i wejdź na stronę uwodzeniekobietwdzień.pl. Zapisz się, żeby dostać kolejną porcję wideo i wiedzy, jak podrywać dziewczyny szybko, prosto i skutecznie.